oczywiście zaczniemy od sprawdzenia broni, czyli los, broń lufa, otoczenie, spust. Komora pusta. Broń sprawdzona. Tematem dzisiejszych zajęć jest chwyt broni. O czym musimy pamiętać przy chwycie broni? Broń pracuje w czasie strzelania. Działają dwie siły, odrzut i podrzut broń. My musimy broń trzymać pewnie i stabilnie. Nie możemy jej trzymać sztywno, z całej siły, gdyż wtedy nastąpi zmęczenie mięśniowe, broń zacznie nam drżeć i odbije się to na celności. Jak chwytać broń? Najlepiej naturalnie, czyli przedłużenie kości, są nasze palce skierowane prosto. Nie tak, nie tak, na przedłużeniu, naturalnie tak, coś chwytamy, bierzemy w rękę, tak samo bierzemy pistolet. Lufa jest na przedłużeniu, nie jest w bok, tylko stanowi przedłużenie naszej kości i naszej ręki. Pełny chwyt pod ostrogę pistoletu, palec tu na szkielecie broni, kciuk w miejscu kloku specjalnie przygotowanym, wyfrezowanym, umieszczamy kciuk ręki wiodącej, czyli ręki silnej, w moim przypadku ręki prawej. Teraz pokażę ułożenie ręki lewej, ręki wspomagającej. Kładziemy w ten sposób, jest to tak zwany chwyt z kciukami do przodu. Opieramy kciuk nie na zamku broni, tylko na szkielecie. Glock jest o tyle wdzięcznym pistoletem, że ten szkielet ma dość wydatny. Opieramy na szkielecie. Staramy się, żeby między naszymi rękami, lewą i prawą, nie było żadnej luki. I zamykamy palce ręki wspomagającej na palcach ręki wiodącej, czyli ręki silnej. Tak zamykamy chwyt, umieszczamy przed klatką piersiową. Teraz wyprowadzając broń do strzału, ręce będą nam się zaciskały. Lewa ręka jest przed ręką prawą, czyli jakiekolwiek tutaj boczne, że tak powiem, praca tej ręki będzie nam ściągała pistolet w jedną lub w drugą stronę. Dlatego staramy się tą rękę dopychać do ręki prawej. Nie w bok, tylko do naszej ręki wiodącej, czyli ręki prawej. Nie ma obaw tutaj o to, że pracujący zamek coś zrobi z moim palcem. Tak jak powiedziałem, palce opierają się na szkielecie broni. Nie trzymają zamka, tylko opierają się na szkielecie broni. Jednym z elementów, których muszą pamiętać osoby, które mają długie palce, przy prawym kciuku wysoki chwyt, tak zwany sportowy, może spowodować to, że będą naciskać zatrzask zamka, o którym mówiłem w jednym z poprzednich filmików. Wtedy częstym jest to, że zamek nie zatrzymuje nam się po ostatnim strzale w tylnym położeniu, gdyż ten kciuk opuszcza go w dół. Dodatkowo pamiętajmy jeszcze o tym, że jeżeli zajdzie potrzeba, to co omawiałem przy postawie strzeleckiej stojąc, jeżeli lewa ręka jest niesprawna, prawą mamy dalej prowadzić celny ogień. Dlatego nie możemy trzymać broni, że tak powiem, na spółę dwoma rękami. Trzyma ręka prawa, lewa natomiast jest ręką wspomagającą. Staramy się wykorzystać lewą rękę do dopchnięcia, żeby lewą ręką domknąć chwyt, natomiast nie ściskać prawą ręką na 100%. Nie ma takiej potrzeby. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne zajęcia.